Nazwaliśmy ten wykład wykładem hipotetycznym, dlatego że nie mamy śmiałości kusić się o więcej i w sposób zdecydowany mówić, jakie było życie Aleksandra Gierymskiego, z jakiego powodu umarł, jakie były jego relacje zarówno w domu, jak i potem z przyjaciółmi. To wszystko są domysły. I zwykle tak jest, że praca psychologa i psychiatry polega na zbieraniu faktów, konkretów. Nie możemy sobie pozwolić na wymyślanie hipotez, które pasowałyby nam do danej osoby. To jest błąd. Także chcemy powiedzieć, że to jest taki opis właściwie tego, co udało się znaleźć w literaturze dotyczącej Gierymskiego, ale ten opis jest taki jak czerń. To znaczy jest mnóstwo odmian czerni i jest mnóstwo odmian ludzi. To, że ktoś się zachowuje źle albo dobrze, mówiąc w cudzysłowie, to wcale nie oznacza, że jest osobą chorą albo zdrową. Po prostu w danym momencie pod wpływem różnych czynników może się zachowywać tak albo inaczej. Tak więc tytułem wstępu, to chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, z opisem każdego twórcy i z próbą zdefiniowania, co mu było, jak żył, jest duży bardzo problem. Ten problem polega głównie na tym, że nie mamy człowieka. I jak Państwo doskonale wiedzą, i psycholog, i psychiatra musi najpierw zbadać, żeby potem wyciągać wnioski. Jeżeli ma jakiekolwiek dane, które nie pochodzą bezpośrednio od tego człowieka, jeżeli nie ma możliwości obserwowania jego zachowań, a bazuje tylko na różnych bardziej lub mniej precyzyjnych opisach jego zachowań, to często z tego wychodzą różne pomyłki. Tak też jest chyba i z Aleksandrem Gierymskim. Aleksander Gierymski we wszystkich wikipediowych stronach jest traktowany jako osoba chora psychicznie. I to się utrwaliło i zostało. Jest szaleńcem, jest osobą chorą psychicznie. My się z tym nie zgadzamy po analizie wszystkich danych, jakie otrzymaliśmy do ręki. Ale jednak z powodu ostrożności będziemy prezentowali Państwu myślenie sylogistyczne. To znaczy, jeżeli był osobą chorą, to być może jego zachowania były związane z konkretnymi sytuacjami, kiedy jego myślenie zaburzało się. A więc jest to dowód na to, że część jego zachowań może świadczyć o chorobie. I vice versa. Jeżeli nie, to nie. Tak więc bardzo mi przykro, że nie będziemy Państwa epatować jakimiś nadzwyczajnymi pomysłami, co Gierymski robił, jak się zachowywał. Będziemy raczej starali się bardzo powściągliwie o nim mówić. Nie damy również jakichś spektakularnych interpretacji. Mhm. Jak mówiłem już, psychiatrze potrzebny jest człowiek. Ten człowiek musi być zbadany. Inaczej jest to tylko prawdopodobieństwo, że postawimy prawidłową diagnozę. Ale poza tym jeszcze jest druga sytuacja, w której psychiatra musi bardzo precyzyjnie i dokładnie myśleć o tym, co się dzieje z człowiekiem w kontekście przyczynowo-skutkowym. Tak jak to jest u małego księcia. Dlaczego pijesz? Bo jestem smutny. Dlaczego jesteś smutny? Bo piję. Co jest pierwotne, co jest wtórne? O, to jest pytanie, na które psychiatra powinien próbować odpowiedzieć, a nie zawsze mu się to udaje. Proszę Państwa, nasze postępowanie obejmuje bardzo wiele wymiarów. Wśród tych wymiarów są oczywiście dane z wywiadu, czyli im więcej informacji zyskamy od rodziny, od najbliższych osób, im bardziej ułoży się nam w głowie pewien sposób zachowywania osoby, no, pacjenta czy osoby chorej, tym lepiej. Dalej dane z dokumentacji, jeżeli była to osoba, która była gdzieś kiedyś leczona. Zwykle są problemy, dlatego że jeżeli nawet mamy w odniesieniu do różnych malarzy dane o tym, że był hospitalizowany w szpitalach dwóch albo trzech psychiatrycznych, to opisy są niezwykle lakoniczne. Wystąpiły u niego urojenia i w związku z tym został hospitalizowany. To nic absolutnie nie znaczy. To jest kolejna fantazja osoby, która opisuje. Dalej,
analiza stanu aktualnego, o tym już mówiłem, to jest obecność po prostu tej osoby, a tego nam brakuje. No i jeszcze kilka takich elementów, jak analiza całego życia, która dotyczy tego, jak się rozwijał człowiek, jakie rzeczy robił, czy adekwatna jest jego linia życiowa w stosunku do jego rozwoju, do jego edukacji, do jego zainteresowań, czy też w jakimś momencie ulega ona załamaniu, zaburzeniu. Ale z drugiej strony to jest jeszcze sprawa emocji i sprawa napędu psychoruchowego. Jeżeli taka osoba jest stabilna w sensie takim, że możemy na podstawie literatury ułożyć sobie, że zawsze się tak zachowywał, to raczej jest to mniejsze prawdopodobieństwo, że jest osobą chorą psychicznie, aczkolwiek różnie bywa. Znowu powracam do tego, że każdy człowiek jest inny, każdy reaguje inaczej. Tak więc, jeżeli podejmujemy się oceny, to jest to bardzo trudny, można powiedzieć, kawałek chleba, dlatego że analiza zachowań na podstawie przekazów, tak, ale jak już mówiłem, one są często błędne. Wpływ kultury i środowiska, do jakiego stopnia kultura i środowisko, w którym poruszają się ludzie, wpływa na ich zachowania. Czy koryguje ich zachowania, czy raczej zmienia ich zachowania. Używki, choroby, różne urazy, choroby somatyczne, to zwykle jest w opisach ludzi z okresu XIX-XVIII wieku zupełnie pomijane. Nie było takiej wiedzy medycznej, nikt nie wiedział, co to znaczy nadciśnienie tętnicze na przykład, które powodowało znaczące zmiany w funkcjonowaniu, czy też cukrzyca. Tak więc możemy tylko ewentualnie zastanawiać się, czy te używki, urazy to utraty przytomności, używki to na przykład alkohol, który zawsze towarzyszył ludziom i ewentualnie jeszcze inne środki, które pokażemy na przykładzie Van Gogha. No i w końcu u części osób można pokusić się o poszukiwania związku pomiędzy ilością i jakością utworów, a stanem psychicznym. Też Państwu pokażę, ale to jest sytuacja taka, że należy bardzo ostrożnie interpretować. W myśl zasady, że jeżeli ktoś namalował 10 obrazów w maju, a tylko 2 obrazy w lipcu, to jeszcze nic nie znaczy. To mogło być tak, że nie miał pieniędzy na przykład, czy miał depresję, czy nie miał odpowiednich podstaw do malowania. Więc to jest bardzo delikatna rzecz, ale głównym problemem jest ta diagnoza ex post. Kilka przykładów. Proszę, żebyście Państwo nie wierzyli w to, co zobaczycie, bo my nie chcemy Państwu podać gotową receptę, jak to jest, tylko chcemy raczej przekazać Państwu tematy do myślenia. Po pierwsze, istnieje związek pomiędzy nastrojem a twórczością Roberta Schumana. Robert Schumann cierpiał na nawracające stany depresyjne, które były odnotowane w jego biografii i w końcu umarł w azylu. Ale prawdopodobnie cierpiał z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli występowały i stany depresji, i stany maniakalne. Co przyczyniło się do tego, że chorował? Być może przekaz genetyczny, dlatego że w rodzinie choroba afektywna występowała. To jest w miarę prawdopodobne zestawienie chorób i faktów takich twórczości. Vincent van Gogh, jak Państwo doskonale wiecie, jest to trudny orzech, mówiąc ulicznym językiem, trudny orzech do zgryzienia, dlatego że było co najmniej 150 interpretacji psychiatrycznych. Około 30 książek biograficznych ukazało się. Ostatnio w 2011 roku świetna książka, taka sumienna i solidna analiza. Ale nadal Vincent van Gogh jakoś wymyka nam się w naszych próbach zdiagnozowania, co mu było. Oczywiście to nie jest ważne, co mu było. Ważne, jak malował. Ale chcielibyśmy wiedzieć, co mu tak naprawdę było.
Jedną z hipotez jest fakt, że cierpiał z powodu padaczki i to jest postawiona diagnoza bardzo wcześnie, w czasie jego pierwszej hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym. W ostatnim okresie znowu zmieniło się w tej biografii z 2011 roku. Autorzy sugerują, że Vincent van Gogh nie popełnił samobójstwa, natomiast został postrzelony przez jakiegoś młodego chłopaka, z którym chodził na absynt. Ale kustosz Muzeum Van Gogha jakby oddala te sugestie. Mówi, że nie mamy wystarczających danych, żeby połączyć. W każdym razie to falowanie twórczości Vincenta van Gogha było bardzo wyraźne i było jednak związane z jego okresami lepszego samopoczucia i gorszego samopoczucia. Co więcej, Vincent van Gogh bardzo się zatruwał. Przede wszystkim truł się absyntem, w którym znajduje się tujon, toksyczny lek, który między innymi daje kolor żółty, znaczy widzi się na żółto przy częstym i dużym używaniu absyntu. Leczył się, żeby uspokoić, naparstnicą, a na noc moczył czy skraplał poduszkę kamforą i jeszcze stosował do tego terpentynę. To jest mieszanka oczywiście niezwykle trująca. Więc co było przyczyną jego zmienności? Czy choroba psychiczna, czy kiła, na którą chorował, czy też te trucizny, które zażywał. Za dużo możliwości, za mało opisów. Nie wiemy tego. Maurice Utrillo, niewątpliwie bardzo też utalentowany malarz, ale i osoba, która była uzależniona od alkoholu. Jak się ma uzależnienie od alkoholu i występowanie stanów majaczeniowych poalkoholowych, czyli delirium tremens, do malowanych obrazów? Nie wiemy. Nie wiemy dlatego, że nie mamy dokładnego zestawienia dat, że wtedy, kiedy miał majaczenie, to wtedy malował obrazy na biało. To są wszystko cienkie bardzo dowody, które sugerują raczej, że być może to jest prawda, ale tylko być może. I ostatnia osoba to Pablo Picasso i tutaj pokażę Państwu, jak to wygląda, jak można błędnie interpretować i błędnie rozpoznawać na podstawie samej twórczości stan psychiczny człowieka. Wiemy, że Pablo Picasso miał okres błękitny, który najprawdopodobniej wiąże się z samobójstwem jego przyjaciela, bardzo wielkiego Carlosa Casagemasa, ale też potem ten okres, który trwał około 2 lat, zmienił się w okres radości. Mówią nam o tym zmiana kolorytu obrazów, zmiana ilości ludzi, wyraz tych ludzi, ekspresja, no i ilość ludzi, która się pojawiła, radosnych. Historycy sztuki wiążą ten drugi okres z pojawieniem się w jego życiu Fernandy Olivier, jego późniejszej, długoletniej towarzyszki. Ale 2 lata później, po tym okresie radosnym, Pablo Picasso zaczął malować zupełnie inaczej. I były to obrazy kubistyczne, bo to ten okres, ale też nacechowane seksem. Było bardzo dużo obrazów, nie wszystkie, ale bardzo dużo obrazów, gdzie występowały gołe kobiety w różnych postawach. Co to znaczy? Nie wiem. Możecie Państwo sobie sami dopowiedzieć, czy jest to okres nadal maniakalny, czy też nie. Czy też, jeżeli czyta się uważnie jego biografię, to nie ma tam dowodów, żeby cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową, a więc miał depresję, a potem miał manię. I ostatnia rzecz z tego wstępu jest taka, że w 2006 roku psychiatrzy amerykańscy przeprowadzili eksperyment. Zebrali prace wybrane Gauguin, Van Gogha, Rothko i Müncha i pokazali je, nie mówiąc czyja jest czyja, pokazali je 12 amerykańskim psychiatrom, zadając 2 pytania. Po pierwsze, która z tych prac jest malowana przed chorobą, a która jest malowana w czasie choroby? I po drugie, kto malował co? Jak Państwo myślicie, czyje są te obrazy? Proszę się nie krępować, i tak będziemy potem rozmawiać i dyskutować i krytykować nasze pomysły.
Oprócz tego, proszę Państwa, to są hipotezy. Zapraszamy tak, do dyskusji. To, prawda? Tak. Przed chorobą, czy po chorobie, czy w trakcie? Przed chorobą, czy w trakcie? W trakcie. Dobrze. Dalej. A kolejne obrazy, jak Państwo sądzicie? Tak. Że Van Gogh. Zaraz powiemy. Zapraszamy do... Nie będziemy w napięciu trzymali. Przed chorobą czy w trakcie, jak pan sądzi? Przed chorobą. Jest tu propozycja. Mhm. Która będzie, proszę powiedzieć jeszcze raz? Na górze po lewej. Po lewej to jest ta. Tak? Aha. Mhm. Proszę Państwa, mogę Państwa tylko uspokoić, że wpatrywaliśmy się nie patrząc na odpowiedź w American Journal of Psychiatry i nie odgadliśmy zupełnie. Więc widocznie amerykańscy psychiatrzy są bardziej wyszkoleni w sztukach pięknych. Albo proszę tak nam bardzo. Przekazują. Proszę bardzo. Siostra Inga, siostra Müncha przed chorobą i Not St. Cloud przed chorobą. A te dwa obrazy to jest Morderca w zaułku, bardzo znany obraz, w czasie choroby i Kobieta w niebieskim, która de facto chyba też jest siostrą. Nazywa się to Kobieta w niebieskim, ale chyba to jest też siostra w czasie choroby. Więc widzicie Państwo, jak trudno jest bardzo przyłożyć i zgodzić obraz razem z człowiekiem. Myślę, że tutaj pani Anna Lewandowska mogłaby rozjaśnić, bo myślę, że bardziej precyzyjne jest sztuka sama, czyli technika, w jakiej się maluje. Ale też jest bardzo wielu malarzy, którzy trzymają się jednego wątku, którzy malują zawsze mniej więcej to samo i bardzo łatwo ich rozpoznać. Prawda? Wchodzimy do muzeum, mówimy, o Chełmoński, tu wisi, tam Chełmoński, prawda? A jeżeli chodzi o innych malarzy, tych niepokornych, którzy malują za każdym razem inaczej, to jest duży kłopot. No i właśnie, jak to się stało, że w ogóle znaleźliśmy się tutaj? Otóż w ramach współpracy z muzeum stanęliśmy przed pytaniem, czy Aleksander Gierymski to, w jaki sposób funkcjonował, żył, to, że nie miał zbyt wielu przyjaciół, to, że wchodził w pewien rodzaj konfliktów, to, że umarł w szpitalu psychiatrycznym, czy to znaczy, że jest osobą chorą psychicznie, czy też może jest osobą, u której wystąpiły takie cechy osobowości, które zaburzały jej funkcjonowanie, ale wcale nie świadczyły o chorobie. Właśnie przed takim pytaniem i takie pytanie sobie postawiliśmy w trakcie analizy. Ale żeby na nie odpowiedzieć, to oczywiście najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, co rozumiemy przez osobowość. Proszę Państwa, osobowość można oczywiście różnie definiować, ale tak bardzo ogólnie można powiedzieć, że to jest pewien zbiór trwałych w miarę cech, predyspozycji psychicznych, które różnią jedną jednostkę od pozostałych. Dodatkowo jest to pewna struktura, która pozwala człowiekowi na jakąś adaptację do świata zewnętrznego, ale też i integruje wewnętrzne emocje, impulsy, pozwala na kontrolę swoich zachowań. Czyli jest to bardzo skomplikowana struktura. Na osobowość wiemy, że składają się różne czynniki. To są nasze emocje, którymi się kierujemy. To jest nasz sposób myślenia. To jest nasza logika, która dominuje w naszym myśleniu. To są nasze zdolności intelektualne. Nie wszyscy przecież jesteśmy obdarzeni wyjątkowymi intelektualnymi zdolnościami, a od tych zdolności również zależy od tego, w jaki sposób odbieramy świat i interpretujemy bodźce, które do nas dochodzą. To są też nasze doświadczenia, które zdobywamy w ciągu życia, czy których doświadczamy. Można powiedzieć, że dzięki psychologom i dzięki badaniom najnowszym wiemy, że tak około 30-40% uwarunkowania cech osobowości to są uwarunkowania genetyczne, a pozostała ilość to są uwarunkowania środowiskowe. Rozumiane bardzo szeroko środowiskowe, to znaczy i wpływ z jednej strony pewnych naszych genów oczywiście, z którymi przychodzimy na świat, ale również tego, w jaki sposób
jeśli mówimy o środowisku, w jakim środowisku żyjemy, jacy są nasi rodzice, jaki styl życia proponują, jaki styl wychowują nas, ale też jakich mamy rówieśników, jaka jest moda, jaka jest dana kultura, czy dana moda w danym środowisku, w cywilizacji. Więc spójrzcie Państwo, jak bardzo ważne jest spojrzenie w szerokim kontekście na człowieka, żeby odnieść się do jego osobowości. Oczywiście w tym wszystkim to, na co my psycholodzy jako praktycy zwracamy bardzo uwagę, to oczywiście na zdolność człowieka do kontroli swoich zachowań i umiejętności integracji tych wszystkich doświadczeń. A choroba psychiczna? Co to jest ta choroba psychiczna? Bardzo trudno jest odpowiedzieć w łatwy sposób, zdefiniować, czym to jest. Przywołam pojęcie psychozy, które jest rozumiane jako pewien rodzaj dezintegracji psychicznej, która z jednej strony charakteryzuje się subiektywnym poczuciem cierpienia, z drugiej strony ma długotrwały przebieg, który wpływa na funkcjonowanie człowieka i między innymi przejawia się tym dysfunkcjonalnym sposobem funkcjonowania. To, co wiemy, kiedy patrzymy na pacjentów chorych, to widzimy, że ich świat wewnętrzny w pewnym momencie zaczyna zabierać tak dużą ilość, że przysłania im możliwość oceny różnicowania, co jest, gdzie jest ta granica między ja a świat zewnętrzny. Pacjenci, którzy są chorzy, to też osoby, które wycofują się z relacji społecznych. Kiedy następuje załamanie linii życiowej, przestają funkcjonować w środowisku, zaczynają się izolować, przestają wychodzić, żyją swoim światem, wypadają z ról społecznych, w których do jakiegoś stopnia do tego momentu funkcjonowali i wycofują się. To wycofanie też przejawia się w sposobie kontaktu z innymi ludźmi, w rzeczywistości, w relacji. Ten kontakt zaczyna być zaburzony nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale też zaburzony na poziomie poznawczym, werbalnym. Wtedy możemy mówić, że wydaje się obserwować zaburzenia na przykład myślenia, występują objawy wytwórcze choroby, te bardziej spektakularne, o których widzimy w telewizji, czy z którymi mamy do czynienia, kiedy ktoś opowiada, że jest prześladowany, na przykład. Ale też ten sposób odbioru rzeczywistości choroba potrafi bardzo zmieniać. Ta logika, którą kieruje się chory, bo jest to jednak logika, dla nas obca, ale logika, powoduje, że dla nas to zachowanie dziwaczne, mówiące o jakimś absurdalnych pomysłach, ma naprawdę swoją strukturę. Ja chciałam Państwu trochę przybliżyć, co to znaczy, jak odbierają, jak żyją, jak funkcjonują osoby, które są chore. Czy pozwoliłam sobie przytoczyć Państwu wypowiedzi osób, które poprosiłam o to, by na moją prośbę spróbowały wypowiedzieć się i powiedzieć, z czym kojarzą im się plamy prezentowane, jakie mają skojarzenia, co im przypominają. Spróbujcie Państwo posłuchać, jak można interpretować tego typu rysunki. Może są to myśli samobójcze. Tu jakby narastało coś, tu się rozbudowuje, tu nabiera dobrego zwieńczenia. To dobre, nie? Ja nie mam myśli samobójczych. Czyli pewien rodzaj sprzeczności w samej wypowiedzi też. Tu są obrażone słonie, bez możliwości realizacji szczęścia. Tutaj coś się na nie z góry przychyla, przygląda. Słonie skojarzone ze szczęściem. Co za głupoty. Chmura idąca od nich, która idzie do każdego. Tu otwór nadziei. I kolejny przykład, który chciałabym Państwu przywołać, to jest przykład osoby prawnika, który został sędzią najwyższym w Wiedniu, Schrebera, i który przez 25 lat chorował, był hospitalizowany z powodu schizofrenii, który wydał swoje pamiętniki, w których opisywał doznania, to co przeżywał. Myślę, że to bardzo też pokazuje sposób myślenia, a zarazem też pozwalało i pozwala do tej pory i psychologom, i psychiatrom na spojrzenie, jak myśli człowiek, który przeżywa i jest w innej rzeczywistości. Na skutek mej stale rosnącej nerwowości i wynikającego stąd wzrostu siły przyciągania,
przyciągałem do siebie coraz więcej dusz zmarłych ludzi. W pierwszym rzędzie te, które potem rozpływały się na mojej głowie lub w mym ciele. Spójrzcie Państwo, jak bardzo ten tok myślenia, ta logika jest nam obca, mam nadzieję. I kolejny przykład, który chciałam przywołać, bardzo trudny, bo właśnie interpretacja malarstwa wydaje się być najtrudniejszym takim elementem, bo nie jest to bezpośrednia wypowiedź pacjenta, to jest nasza interpretacja, nasze spojrzenie. To jest przykład osoby, która była chora na schizofrenię i która malowała koty na przestrzeni wielu lat. Zwróćcie Państwo uwagę, że te obrazy się bardzo zmieniały. No może to nie choroba, nie jestem artystą, nie jestem w stanie ocenić, ale wydaje mi się, że chyba jednak coś się z tą osobą bardzo działo, szczególnie kiedy patrzę na te oczy przerażone kota. Przypomina mi to też rysunki innych moich pacjentów. Choroba nie zawsze musi od razu powodować taki rodzaj dezorganizacji czy takiego, tej dziwaczności. Może powodować zubożenie. Tak na przykład było w przypadku jednego z moich pacjentów, który, osoba bardzo wykształcona, przez lata całe rysująca, w różny sposób interpretująca tematy, w pewnym momencie zaczął pan na każdy temat rysować tulipana. Każdy temat zadany kończył się jednym rysunkiem i tymi samymi kreskami, jak rodzaj pewnej perseweracji, zubożenia, niemożności przejścia gdzieś dalej. Oczywiście zdarza się, że w rysunkach pacjentów, którzy są chorzy, dominują dość charakterystyczne elementy obecne, sugerujące jakieś objawy choroby, ale to są sytuacje raczej wyjątkowe i w trakcie analizy nie możemy na to liczyć. I kiedy zajęliśmy się oceną cech osobowości Gierymskiego, bo wydaje mi się, że trochę Państwu udało mi się może przekonać, że może to nie choroba, kiedy patrzymy na działania, na twórczość Gierymskiego, tylko raczej chyba będziemy się skłaniać w kierunku zaburzeń jakichś związanych z jego cechami osobowości, to chcę się odwołać do takich wskazówek, do których my psycholodzy sięgamy, kiedy zajmujemy się tą diagnozą. To znaczy patrzymy na to, jak długo trwa pewien dysfunkcjonalny sposób funkcjonowania osoby. Czy jest to wzorzec, który obejmuje całościowy sposób funkcjonowania osoby? Czy obejmuje tylko część zakresów? Czy powoduje wystąpienie subiektywnego złego samopoczucia? I czy zaczyna się nagle, skokowo i powoduje, że osoba przestaje funkcjonować, czy też odwrotnie? Tak jak w zaburzeniu osobowości, raczej widzimy, że ono się pojawia w okresie dzieciństwa lub dojrzewania i trwa i narasta. Żeby na to odpowiedzieć, to oczywiście musieliśmy się odwołać i odnieść do tych elementów, które są ważne w postawieniu diagnozy. A więc co? Oczywiście dzieciństwo. Możemy trochę kpić z Freuda, który mówił o ważności dzieciństwa, ale to nie kpinę, dlatego że to jest okres, w którym my nabywamy. To są nasze pierwsze relacje, nasze związki emocjonalne, czyli to nasze wzorce potem, z których też czerpiemy. Dlatego tak ważne jest to, byśmy mieli jakieś informacje na temat rodziców, ich stylu wychowania, na temat relacji między rodzeństwem. Ta kolejność urodzenia to już od razu zmienia nasz sposób przecież spostrzegania też jakoś świata. Patrzymy na to, jakie osoba ma relacje z rówieśnikami, czy je ma te relacje, czy też odwrotnie, czy unika, w jaki sposób nawiązuje te relacje, czy to jaką wybiera swoją drogę zawodową, czy to nawiązuje do jego zainteresowań, czy też nie, co kieruje tą osobą, czy to jest jej wybór, czy też wybór podyktowany wpływem środowiska. Patrzymy też na to, jak nawiązuje kontakty z płcią przeciwną, albo jaką ma w ogóle identyfikację seksualną. Patrzymy, jak sobie radzi w życiu i zawodowym, ale też oczywiście patrzymy na to, w jakich warunkach żyje, bo to też ma znaczenie, oraz oczywiście zdrowie nasze fizyczne. W przypadku Gierymskiego wiele z tych informacji jest dla nas niedostępne. Jak Państwo wiecie, Gierymski malował, rysował, pisał listę. I to, na podstawie czego wyciągaliśmy wnioski, to listy, które on pisał,
listy, które do niego pisano, ale i pewne jakby obserwacje o nim innych osób. Ale oczywiście, jak Państwo wiecie, jeżeli ktoś o nas mówi, no to mówi swoją wersję, jak nas widzi. W związku z tym jest to naznaczone, nacechowane pewną subiektywnością. Listy Jeremskiego natomiast w dużym stopniu są poświęcone sprawom jego sytuacji ekonomicznej, skierowanym do konkretnych osób, ale mając na celu jakiś konkretny interes. Bardzo mało w tych listach możemy znaleźć, chociaż oczywiście są też takie wątki, odnośnie jego emocji, przeżywania, zawodów, na przykład opisów miłości zawiedzionej, na temat relacji, na temat rodziców. O tym wiemy bardzo mało, szczególnie, że te listy dotyczą późniejszego okresu Aleksandra Gierymskiego, a nie tego początkowego, kiedy był małym chłopcem. Ale pewne fakty oczywiście mamy. I oczywiście od razu nasuwa nam się pytanie, jak to jest z tą rodziną. Na temat relacji z rodzicami wiemy niewiele. Natomiast więcej trochę wiemy na temat relacji z bratem. Maksymilian, postać, która dość szybko znalazła uznanie zarówno wśród fachowców, ale też i była niezwykle, był to człowiek lubiany, bo bardzo towarzyski, obyty, ale też potrafiący się dostosować do wymogów społecznych, odmiennie niż Aleksander, który był szorstki, arogancki, to on zyskał szybko pozycję, a jego jeszcze zdolności, możliwości scementowały tą pozycję. Kiedy Aleksander Gierymski przybył do niego, do Monachium, Maksymilian miał już swoją pozycję, miał pieniądze. Aleksander tak naprawdę przyjechał do człowieka, który już się liczył, a on sam stanął przed koniecznością pokazania, kim jest, a był niezwykle ambitny. Dodatkowo ten okres, wydawałoby się, takiego dobrego funkcjonowania wspólnie z bratem był dość krótki, dlatego że Maksymilian zachorował i Aleksander zamiast zwiedzać, zamiast skorzystać z tych możliwości, jakie tworzył warunki Maksymilian, nie mógł tego robić. I o tym pisze w listach, że nie wychodził na zewnątrz, nie korzystał. Tak naprawdę pytanie, ile miał możliwości wtedy, by malować własne obrazy? Chyba niewiele, dlatego że dominowało zajmowanie się też bratem i też walczeniem o to, by, ponieważ Maksymilian miał bardzo dużo zamówień, by też realizować te zamówienia i mieć możliwości takie finansowe do egzystencji. Dlatego słowa, które czasem są przytaczane, kiedy się mówi o Aleksandrze Gierymskim, że po śmierci brata mówi o tym, ja od jego śmierci zacząłem żyć, myślę, że można rozumieć w różny sposób, nie jako rywalizacja, jako taka nareszcie szansa, by być kimś docenianym, ale raczej jako szansa, by zacząć w ogóle funkcjonować, by mieć możliwość. Te słowa padają po śmierci Maksymiliana, ale padają wtedy, kiedy Aleksander ma pieniądze, przyjeżdża do Warszawy, jest przejmowany w salonach, kiedy wystawia swoje obrazy, pojawiają się pierwsze recenzje, które go doceniają. To jest okres kilku tygodni, kiedy on jest gwiazdą sezonu. Myślę, że jeszcze w takich warunkach, kiedy się rozpatruje, jakie są jego losy, można inaczej właśnie interpretować te słowa, że zaczął żyć. Kobiety. To cienka sprawa. Jeśli chodzi o Aleksandra Gierymskiego, powiedzieć wiele nie możemy. Oczywiście wiemy, że był związany ze swoimi siostrami. Starsza siostra umarła wcześnie w połogu. Z młodszą siostrą długo utrzymywał kontakt listowny, też ją bardzo wspierał finansowo do czasu, kiedy ona żyła. I sposób pisania do niej listów mówi chyba jednak o dużym cieple, który miał do niej. Kochana Klociu, to podstawowe sformułowania, które się pojawiają w listach Gierymskiego. Ale bardzo dużo tego miejsca w tych listach zajmują problemy egzystencji, problemy finansowe, zmaganie się z brakiem pieniędzy, coraz bardziej narastającą trudną sytuacją życiową. Kobieta, którą prawdopodobnie była jedną z, a może jedyną, nie wiem,
osobą jakoś ważną w życiu Gierymskiego Aleksandra, to była Helena Modrzejewska, którą spotkał właśnie wtedy, kiedy był w tym najlepszym okresie swojego życia, rozkwitu. I też zastanawiające i myślę, że ciekawe, że wybrał na swoją muzę kobietę niedostępną, pomężatkę. I w odniesieniu do której realizacja marzenia czy fantazji była mało realistyczna. Idealizacja? Pytanie. Jakie cechy osobowości, jak prześledzimy jego życie, wydają nam się najbardziej obecne i charakterystyczne? To to, że początkowo wydawało się, że jest osobą dość dobrze funkcjonującą, pomimo pojedynczych elementów takiego trudnego funkcjonowania, czyli takiego rodzaju, jak to pisał o nim, przy tym więcej poważnie wykwintne towarzysko, umiał nerwy trzymać na dystans, był oczywiście Maksymilian. Umiał być nieszczery, bez afiszowania, o leś nigdy. Daje nam to trochę możliwość spojrzenia na to, jaki był Aleksander Gierymski. Stopniowo jego życie coraz bardziej było nacechowane pogarszającym się sposobem funkcjonowania. Zaczął się wycofywać z kontaktów społecznych, zaczął koncentrować się na sztuce. To zajęło jego główne centrum życia. Czuł się niedoceniony, odrzucony, czuł się człowiekiem, który nie może spełnić swoich ambicji. Coraz bardziej stawał się drażliwy, uparty. Coraz mniej interesował się też sprawami innych ludzi. Miał poczucie, że jest wybitną postacią, a coraz mniej dostawał informacji o tym, że tak jest. Potrzebował bardzo ludzi, ale zarazem nie potrafił długo wytrzymywać się w ich towarzystwie. Bardzo szybko drażnili go oni, kiedy okazywało się, że nie spełniali jego oczekiwań albo nie myśleli zgodnie z tym, jak on chciał. A jednak osoby, które go znają, pisały, że był to też człowiek, który potrafił być wrażliwy, który potrafił być też serdeczny, skory do poświęceń. Na pewno samotny. Na pewno człowiek, który w jakimś stopniu chyba też tą samotność wybrał i wcale nie był z tego powodu zadowolony, bo jak wiemy, w późniejszym okresie jego życie toczyło się między miejscem, gdzie malował, a chodzeniem do knajp, w których miał możliwość spotykania się w ogóle z ludźmi, przebywania z nimi. Na pewno był perfekcyjny. Perfekcyjny czy sztywny? To też jest pytanie. Na pewno perfekcyjny, dążący do osiągnięcia ideału. Był wnikliwym obserwatorem i bardzo spójnie działał i dążył w swoim działaniu, nieustępliwie. Czy nie można powiedzieć, że jest to człowiek, u którego widzimy różne cechy? Samotnik, niektórzy mówią odpychający, zimny, wybuchowy, skryty, czasem drażliwy, z czasem coraz bardziej drażliwy, ale też i arogancki, wielkościowy, ale też i perfekcyjny. Z drugiej strony człowiek, który był ciekawy nowości, który sięgał po nowe możliwości, korzystał z aparatu fotograficznego, był zainteresowany tym, co mówią inni specjaliści w innych dziedzinach, był ciekawy, jak można jeszcze inaczej uchwycić zjawisko na przykład światła. Był ciągle poszukujący, wytrwale i można powiedzieć, że jest tym pewien element elastyczności w jego sposobie dążenia. Na podstawie analizy tych wszystkich informacji wydaje się, że najbardziej trafne do opisu jego osobowości jest powiedzenie o cechach narcystycznych i anankastycznych. Mówię z pewną dozą wahania, dlatego że bardzo trudno powiedzieć, że dominuje jakaś jedna cecha, raczej trudno, mając do dyspozycji tylko ta część informacji w sposób jednoznaczny to określić. Jak Państwo wiecie, Ananke to była bogini, która w mitologii greckiej uważana była za uosobienie konieczności, pewnego przymusu, nieuchronności, bezwzględności. I ten rodzaj, element cechy mam na myśli, mówiąc o Aleksandrze Gierymskim, czyli ten rodzaj, pytanie, perfekcyjności czy sztywności, czy konieczności ciągłego dążenia do perfekcjonizmu, który go wręcz utrudniał mu życie. Narcyzm.
Narcyzm to pojęcie wszyscy znamy, zazwyczaj też kojarzymy go raczej negatywnie niż pozytywnie, a wiemy, że narcyz to osoba, która w micie, które znamy, to osoba, która zakochała się w odbiciu swoim, które uznał, które zobaczył w tafli wody i z tęsknoty umarł. Osoby narcystyczne zazwyczaj opisujemy jako osoby, które są zaabsorbowane bardzo sobą, które są niedostępne uczuciowo, które są też pełne przekonania o swojej omnipotencji. Ale to nie do końca prawda, dlatego że narcyzm jest też elementem, który jest nam potrzebny do normalnego funkcjonowania. Narcyzm to jest też element, który nam pozwala przystosować się, kiedy jest związany z naszym poczuciem naszej wartości. Jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości i wysokie poczucie własnej wartości, to obie te skrajności mogą się przyczynić do pewnego patologicznego funkcjonowania. Niski poziom własnej wartości powoduje, że myślimy, nie mamy siły w dążeniu, nie potrafimy, nie uważamy się za osoby kompetentne, nawet jeśli takie mamy kompetencje. Jeżeli mamy natomiast wysokie poczucie, to wręcz dotykamy tej linii, która jest wręcz jakby wybujałym poczuciem własnego sprawstwa. Jesteśmy widziani jako wręcz aroganci. Tak naprawdę do dobrego funkcjonowania potrzebujemy narcyzmu, ale na pewnej ilości tego narcyzmu. W przypadku Gierymskiego wydaje nam się, że takie elementy jak to zaabsorbowanie własną osobą, nadmierne reagowanie na przykład na krytykę, ta wrażliwość nadmierna na krytykę, potrzeba ciągłego bycia wyróżnianym, ten brak empatii, który łączy się z dużą niechęcią do patrzenia z perspektywy innych osób, że w dużym stopniu możemy te elementy odnaleźć w historii Gierymskiego, ale nie wszystkie. Tak samo jak nie wszystkie elementy, które przytaczam tutaj, opisując osobowość anankastyczną, możemy odnaleźć, ale być może możemy właśnie odnaleźć tą skrupulatność, drobiazgowość, czy wręcz upartość i sztywność, która, jak patrzymy na jego historię, coraz bardziej narastała z upływem czasu. No i pytanie drugie, bo pierwsze pytanie, czy Aleksander Gierymski cierpiał z powodu psychozy, czy też miał jakiś typ osobowości, który mu utrudniał funkcjonowanie. Ale drugie pytanie brzmiało tak. Na co umarł Aleksander Gierymski? Jakie były jego czynniki w jego życiu, które spowodowały przedwczesną śmierć? Przecież zmarł w 51 roku życia. Bardzo młody człowiek, jak na tamte czasy także. No i spróbowaliśmy odpowiedzieć na to pytanie i znowu mnóstwo hipotez i zastanowień, niewiele konkretów. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę na listy od 1890 roku do 1898 roku. Jadę do morza na nerwy. To jest to, o czym pisano we wczesnych listach, że Gierymski miał nerwicę i leczył się z powodu nerwów. Trudno pracować, bo bóle nerwowe. Nie sądzę, żeby tak wyglądała śmierć z daleka. Przeciwnie, teraz jest lżej. A dziwnie się człowiek zmienia, dzisiaj trochę zdrowszy. Nigdy bym nie robił takich motywów niezdrowych. Co chcesz? Byłem chory. Dziś kości nie bolą mnie. Przynajmniej mniej niż zwykle przyznaję spokojnie, żem lichy obraz zrobił. No i straciłem więcej czasu niż pół roku przez deszcze, niepogodę, bóle nerwowe. Jestem znużony taką masą detali 898, które muszę wykonywać przy tego rodzaju motywach. Czyli coś się z nim działo. Do czego moglibyśmy przypisać i te skargi w listach Gierymskiego i to, jak się zachowywał tuż przed śmiercią. Przed śmiercią zgryźliwy i milczący. Dawał upust złemu humorowi. Zmienił się bardzo po 12 latach, kiedy spotkał Pankiewicza. Cierpiał na całkowity rozstrój nerwowy i nie znosił żadnych hałasów. W kawiarni zgrzytał zębami, gdy tylko ktoś się głośniej odezwie. No i w końcu miał jakiś atak, jak to zanotował Trzebiński, że miał oczy wystraszone, wyszedł, upadł i został zawieziony do szpitala, do oddziału psychiatrycznego. Co to wszystko mogło być?
Część objawów bardzo pasuje do zatrucia ołowiem. I przewlekłe zatrucie ołowiem charakteryzuje się bólami kończyn górnych, bólami kończyn dolnych, trudnościami w poruszaniu się i osłabieniem fizycznym, drażliwością, wybuchowością, impulsywnością, zaburzeniami snu. Tego tutaj nie ma, ale miał zaburzenia snu, bo pisał w listach, że wychodził do Café Greco, żeby porozmawiać, ponieważ nie mógł spać w nocy. Więc tak. I co do reszty objawów, to znaczy wymioty biegunka zaparcia, nie wiemy. Takich informacji nam nie przekazał. Niemniej jednak te informacje, jakby ta pierwsza grupa informacji jest bardzo typowa dla zatrucia ołowiem i zatrucia rtęcią, przewlekłego zatrucia. Spróbowaliśmy odnieść to do kilku innych osób, które ewidentnie zginęły, zmarły z powodu zatrucia. A potwierdzenie było na autopsji. I tak Guy Rose, potwierdzenie, że był zatruty ołowiem, Francisco de Goya także, ale nie jest to takie pewne, ponieważ jednocześnie miał zapalenie opon. Być może to było zapalenie opon kiłowe lub zapalenie opon ołowicze. Caravaggio, ewidentnie zatruty ołowiem, bo zrobiono autopsję. No i Van Beethoven, nie wiadomo, bo był tak chory, że nie wiadomo, która z tych przyczyn była główną przyczyną, czy najistotniejszą przyczyną, ale też był zatruty ołowiem. Więc wydaje się, że zatrucie ołowiem, czyli środkiem, który, pierwiastkiem, który znajdował się w farbach i który Gierymski traktował z niezwykłą lekkością bytu, to znaczy palił papierosy, a palił ich bardzo dużo, lizał być może, znaczy nie celowo oczywiście, ale oblizywał, bo dotykał ust umazanych w biel cynkową i na pewno nie mył tych rąk, bo okresy, kiedy nie miał pieniędzy, pisze w jakimś jednym z listów, że musi chodzić z brudnymi rękami, dlatego że rzeczywiście no, nie ma gdzie umyć tych rąk. Więc jest to hipoteza uprawdopodobniona. Z drugiej strony niewątpliwie jeszcze jeden element jest tutaj chyba ważny, ale nie mamy żadnych danych, więc nie postulujemy go jako, nie stawiamy jako hipotezy. A mianowicie, jak się miało wino do życia Gierymskiego i papierosy? Ja myślę, że nijak. Znaczy, był osobą wygłodzoną. Pisał o tym, że 3 dni nie jadł, że tydzień nie jadł. Myślę, że i wino, i papierosy były czynnikami, którymi zabijał głód, mówiąc w cudzysłowie, bo rzeczywiście zmniejszają apetyt. No i było bardzo tanie we Włoszech. Więc chyba nic, ale brakuje nam jakichkolwiek danych konkretnych. Ile pił? No tyle, że litr i ćwiartkę pił w czasie pobytu w Niemczech. To tylko raz o tym napisał. Proszę Państwa, za zgodą dyrekcji muzeum zostaliśmy naznaczeni jako tacy podobno specjaliści, ale się tak do końca nie czuliśmy nimi. Zaproszono nas, żebyśmy powiedzieli, co sądzimy o malarstwie Gierymskiego i o nim jako człowieku w kontekście kolejności jego prac. Główną tutaj osobą, której tu nie ma na obrazie, była pani Anna Lewandowska i dzięki niej tu się znaleźliśmy. Powiem od razu, wynik był dyskusyjny. Dlatego, że celowo nie czytaliśmy nic o Gierymskim. Nie wiedzieliśmy, który obraz był pierwszy, który był drugi, jaka była kolejność, jak to się miało do jego życiorysu, bo wtedy oczywiście by ułożyło nam się jakoś to w głowie. Więc nic nie wiedzieliśmy. Obrazy zostały te, które są w Muzeum Warszawskim, zostały wystawione i przenoszono obrazy tak, jak nam się wydawało, że taka była kolejność ich tworzenia. Niewiele zyskaliśmy, dlatego że jeżeli chodzi o pierwszy okres jego twórczości, rozwój jego talentu, drugi okres, czyli ten talent, który już był utrwalony, to nie bardzo się sprawiliśmy. Natomiast zgodziliśmy się z obrazami z ostatniego okresu przed śmiercią, czyli tych obrazów bardzo według nas innych, mianowicie szczegółowych, gdzie ludzie są daleko. Już nie ma tutaj portretów na przykład osób,
tylko są raczej miasta z maleńkimi takie pejzaże. Z mnóstwem szczegółów. Pytanie jest oczywiście, czy to były zdjęcia, z których Gierymski malował, czy też to były obrazy, które malował. Ale też te obrazy są pozbawione, wydaje nam się, pewnego ducha, pewnego ducha, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, ducha, który w tych obrazach wcześniejszych jest, a tutaj one są trochę takie zastygłe, takie trochę utrwalone w jednym punkcie czasowym. I to jest taki nasz wniosek. Dlaczego przywołujemy też te obrazy? Dlatego, że jednym z elementów takich charakterystycznych przy zmianach organicznych to jest właśnie taka dbałość o nadmierna dbałość o szczegóły. Taka sztywność w uwiecznianiu i trudność w zakończaniu danej czynności, taka nadmierna konkretność, która wydaje nam się, że jakoś jest obecna w tych obrazach. A więc podsumowując, możemy powiedzieć i znowu Państwa prosimy, żebyście mieli w głowie, że to jest nasza hipoteza. Nie mówimy to z punktu osób, autorytetów, że wiemy. Nie. My stawiamy taką hipotezę. I na podstawie naszego doświadczenia i analizy jego życia i twórczości nie widzimy jakichś objawów, jakichś danych, które by świadczyły o obecności choroby psychicznej. Jego działanie było spójne, jego myślenie było logiczne. Raczej myślimy o tym, że w jego zachowaniu, w sposobie bycia uwidaczniały się pewne cechy osobowości. Najprawdopodobniej są to cechy narcystyczne i anankastyczne, aczkolwiek też wiemy, że to oczywiście jest też pewnie nie tylko te cechy, ale ten jakoś podkreślamy, bo wydają nam się najbardziej jaskrawe. On na pewno był perfekcyjny, z dużą pasją działania, i utalentowany. Dodatkowo nałożyły się na jego sposób funkcjonowania jako pewne cechy osobowości, nałożyły się dodatkowe warunki zewnętrzne, pogarszające jego jakość życia, zarówno złe warunki do życia, używki, ale także brak wsparcia emocjonalnego, stałego, które było obecne wcześniej, w pierwszym okresie jego życia, kiedy był jego brat żył, kiedy miał oparcie w rodzinie. To na pewno miało też wpływ na jego gorsze funkcjonowanie. A dodatkowo wydaje nam się, że możemy jednak wskazać na objawy, które by świadczyły o zatruciu metalami ciężkimi. I tymi właśnie refleksjami chcieliśmy się z Państwem dzisiaj podzielić. Jeżeli można jeszcze jedną refleksję. Psychiatria uczy pokory i dlatego psychiatrzy nigdy z całą pewnością nie mówią, że coś wiedzą na pewno. Raczej tak meandrują trochę w zastanowieniach, w domysłach, w budowaniu właśnie różnych hipotez, patrząc na pacjenta, którego badają. Więc to jest bardzo dobra szkoła dla psychiatry i dla psychologa, żeby zastanawiać się, kim on był. I żeby przypadkiem nadmiernie nie interpretować, nadinterpretowywać, bo to bardzo korci, ale nieuzasadnione jest. Dziękujemy bardzo.